Także zapraszamy gości do naszego studia, bo już jedną kobietę wykończyli. Gościem w warszawskim studiu Tok FM jest w tej chwili pan Michał Mierzejewski, słuchacz z Warszawy, który napisał do mnie maila i którego zaprosiłam do studia. Witam, panie Michale. Dzień dobry, panie. Gdzie komornik wszedł napisał w temacie, który na rentę kobiety. Z nas, zrobił coś, na co być może część z nas ma ochotę, jako liczyć sobie, przeliczyć pewne kwestie związane z opłatami za energię. Przeczytam najpierw państwu... Opłaty, proszę państwa. Także do czynienia mamy z ludźmi chciwymi. Komornik kobiecie wszedł na rentę, ona odłożyła bilet, za który powinna była zapłacić, ale ona nie wiedziała, że przeciwko niej toczy się sprawa. Proszę państwa, na inny adres, tylko że weszli, ale na jej nazwisko. I kobieta trafiła do szpitala, no to teraz przed sekundą, proszę państwa. No i właśnie panie Michale zaczął liczyć. Co wynika z tych pana obliczeń i jak to się ma w praktyce? No właśnie, jest mi trudno posądzać Urząd Regulacji Energetyki o złe intencje, ale tak jak zawsze w Polsce... Czyli proszę państwa, to jest cały czas ciąg a la long, ta sama sprawa. I znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, gdy chodząc snopki przewraca, a za tłustej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, da wieszkę kopie w rogu, natknieć wieszkę kopie w rogu, nie mnie to dasz synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie, a na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. W życiu nie słyszałem wcześniej. Że tutaj nawet aktorki wypowiadają się, że chciwych ludzi trzeba usunąć z życia swego. 700 kWh rocznie. Te oszczędności energii były po prostu niesamowite. Od pierwsza firma oferuje oszczędność 467 zł. Wcale nie trzeba. Trzeba czasami się zasmucić. Trzeba w samotności zobaczyć, jak chmurka pędzi sobie po niebie. Pomilczeć, uśmiechnąć się do kogoś. I zapomnijmy też o tych takich na przykład co było fantastycznie właśnie, jak czytałam listy Mrożka, to genialny tam jeden taki był felieton o tym, że no teraz dzisiaj w dzisiejszych czasach to wszyscy mamy depresję. Depresję. Mam depresję, Boże, no jakby to brzmiało. A co pani by powiedziała? Jest mi smutno. Smutno mi, Boże. I nie bójmy się tego. Nawet bo nie możemy żyć w ciągłej euforii. Nie możemy też być wiecznie młodzi. Wiecznie właśnie młodzi, wiecznie piękni. Tak, prawda? I do tego najlepiej jeszcze wiecznie bogaci. Ostatnio słyszałam wywiad z profesor Moniką Płatek, która ostentacyjnie informuje ostatnio, właściwie w ostatnich latach, potem też mówi o swoim wieku i przypomina, że kobiety z wiekiem stają się mądre, że mają coraz więcej doświadczenia, żeby się nie wstydziły też tego, że między młodością a starością jest coś pomiędzy, co jest dojrzałością i co jest bardzo ciekawe i żeby nie dawać się właśnie zapędzać w ten kanał operacji plastycznych, korekty ciała przy pomocy różnych sposobów droższych i tańszych, nie tylko nie wstydzić się, że oto jesteśmy dojrzałymi kobietami, ale wręcz to podkreślać jako wartość. Ona ma taką diagnozę, że to nie służy mężczyznom, bo kobieta młoda lub udająca młodą jest kobietą, która chce być uległa, a kobieta, która jest dojrzała i która wie swoje, potrafi wziąć sprawy w swoje ręce i dlatego być może kobiety będą musiały sobie wypracować dojrzałe miejsce w przestrzeni publicznej na to, żeby mówić tak, mam 50, 60 lat, tak, wiem co lubię, wiem czego chcę i tak, tak wygląda kobieta w moim wieku i nie zamierzam się odmładzać. Ja mogę tak powiedzieć, że
i obowiązki, i to, że stałam się głową rodziny i to, że muszę bardzo ciężko pracować, bo nie jestem nigdzie na etacie i muszę sama sobie wszystko zdobyć, wypracować i tak dalej, żeby mieć na bieżące rachunki. Ja nie mam czasu na to, żeby biegać po kosmetyczkach, bo jakieś tam i się zastanawiać i gapić się lustro i się zastanawiać, jak ja wyglądam, prawda, o, tutaj mi się coś, tu mi zwisa. No i dobrze, no i zwisa, no i będzie zwisało i będzie jeszcze bardziej zwisało. Przecież to jest normalne. Starzejemy się. No ile tych botoksów tam się strzyknie, czy różnych tych innych kolagenów i innych i tak natłoczymy, a skóra i tak się musi zestarzeć. My się musimy zestarzeć fizycznie. Mówię tu o czystej fizyczności. Poza tym może ja mam też inną perspektywę. Także proszę Państwa, czy te święta zmieniły coś w nas, te Babilonki, które tu pod koniec kwietnia 2014 roku w Polsce miałyśmy tutaj, w katolickiej Polsce. Nic nie zmienia, bo ludzie nie kochają się, nie miłują się. Chcą mieć wszystko, coś za coś. I teraz Państwo posłuchają, co Maria Pakulnis mówi o takich ludziach, którzy chcą mieć wszystko, chcą mieć coś za coś, którzy już właściwie ludzi nie są, tylko tymi gadami, żebyśmy się takich ludzi pozbywali z życia. Dla mnie to nie jest problem. Zresztą jak widzę mądre, piękne, cudowne oczy i starą twarz, ale mądre, dobre, radosne, uśmiechnięte do mnie oczy. Czy nie tylko do mnie, no gdzieś w zapatrzeniu się. To ja podziwiam takiego człowieka. On jest piękny. On jest piękny. I on jest taki, jak to jak powinien być. No, tak nas natura stworzyła. Więc ja jestem oswojona i z przemijaniem, ze starością. I dla mnie to nie jest problem. Dla mnie to po prostu nie jest problem. Ja wiem jedno, że ja muszę robić wszystko, żeby być w dobrej kondycji. Bo ja muszę jak najdłużej pracować. Bo perspektywa jest troszeczkę przerażająca, jak mi wyliczono emeryturę. Ale w ogóle, na ten grunt. W ogóle nie chcę o tym, rozmawiać. To powiedzmy naszym słuchaczom, tym, którzy po wysłuchaniu rozmowy z panią pomyśleli sobie, dawno nie widziałem Marii Pakulnis na żywo, a chciałbym, gdzie i kiedy można panią zobaczyć. Teraz najszybciej zapraszam w Poznaniu do Suchego Lasu. Za 14 lat, 6 miesięcy i te kwoty.